Czaisz Outlast na VR-ze? O Boże! Tu jest kto? Dipsy. Dobra, teraz jak on wyglądał? Odłożył piłę i się zmutował. Słyszę. Ta gra jest straszna. Słyszę go. Ty chyba nie masz strasznych gier. Właśnie. Dobrze, że Kejder mi powiedział, że nigdy mi nie gitnie tego Outlasta, bo go nie stać. Ale Bambik. I to chyba nawet dobrze, bo piekła nie będzie miał. Tymczasem promil go tyle później. Nie no, ale mam psy. Mam piłkę. Czy coś? Znalazłem jakąś piłkę, halo! O Jezu, graby? Graby z nogą! What the f... Dobra! Aj, mnie wyjebało. Widzę kastart. Ej, nie! Wygląda jak ktoś. Dobra! Ten Gypsy, czy tam zielonka, nie ma żadnej piły. On jest wolny i wysoki. No mówię, że odłożył piłę i się zmutował. Mogę to zobaczyć? Będę ciekawy, czy... Możesz, on jest mega wolny. Nie, bo wytrę się na cały dom. Mam kremik kolejny. Jezu. Spoko, prowadzę go do was. To co, bez latarek? Dobra. Bez latarek, barter. Kurwa, nienawidzę cię. I monitorka. Redux, ja się boję. Jakby zrobili Slendy Tubis 4 z taką grafiką, to wow. Ej, i takie robią Slendy Tubis z grafiką może 4K. O, Ultra HD i VR. Chwilowe ze dwóch. Papa. No to biorę go za portera. A wiesz, że mieli robić Left 4... Wiesz, że mieli robić Left 4 Dead 3? No, ciekawe. O, widzę, no. Widzę. Widziałem. Lala się skupiła. Ej, tak, wróciłem. Twój kolega też wrócił. Ja pierdolę, co to kurwa jest? Nie wycinam tego. Ale on jest mega wolny. Szanujmy się. Słyszałeś? On jest wolny, nie jest zajęty. Ej, co to jest tam daleko? Nie no, nie. Co to jest? Ej, ta mapa jest za duża. Nie no, ja widzę jakąś dużą pałę złotą. O jest! Bóg ją stworzył specjalnie dla ciebie. To jest... Mam kremik. Ja kiślimak. Ej, i ten jak to gra bez monitorka. Widzę kastarda. Kremik tam jest. Jak ty widzisz? Normalnie. Są Spider... Zacznijcie sobie skakać w tej wodzie. Jestem Spider-Manem, wskoczyłem tu. Ja się cieszę... Problem, powiem tak, nie no, szczerze, ja chciałem mieć tego Outlasta, ale jak ja się sam tutaj, ja już go nie chcę. Cieszę się, że Kaiden mi powiedział, że mi go nikt nie gifnie, bo nie ma pieniędzy. Ej, bez kitu mam jakąś żółtą piłkę. I takie na mnie promis, pójdę. Ej, ta mapa jest za duża, rezygnujemy? Nie, jest nie aż taka duża. Jezu, ja ci teraz powiedziałem... Zostały cztery. Ja ci teraz powiedziałem, że cieszę się, że mi Kejder tego nie gifnie, bo jak ja się tutaj boję, to ja się boję, co tam było. Chwila. Ty cały czas porównujesz taką grę, no przez, nie wiem, kilkunastu lat z grą, co wyszła dopiero teraz.
pomówię, że zrobił. Właśnie, chwila. Jezu, jakby on mi to gifnął. Ty wiesz, co by się działo. Ja? No, ty wiesz, co by się działo. Slendy to Beats 2 wyszło 1 maja 2014 roku, czyli prawie 10 lat temu. I taki promień zaraz mi mówi, spójrz na Steama, a ja takie, ty kurki. Powiadomienie mi przychodzi w prawym dolnym rogu. Dostałeś prezent. Patrzę, jaki to prezent. Jeśli, jeśli będzie przecena na Halloween, będzie tak za 30 zł, kupię wam obu. Nie! Tak. Nie, za 30 zł tego nie... Nie, bo stary, ja tu jestem już chyba w inny z 7 dych. Trudno, będziesz więcej. Nie! Albo w sumie mogę przyjąć i mogę ją sprzedać. Ej nie, to już było rasistowskie i niemiłe. Ja prezenty traktuję tak, że nic z nimi nie robimy. Tylko w sensie tak. Odinstalowałbym 3/4 gier od Promilla, bym je sprzedał. A nie znajdziemy tych kastardów. No, zostały ostatnie dwa. Wychodzimy? No, może. Dobra.